Cześć, z tej strony Rolnik z Miasta. Witam Was na moim nowym kanale na YouTube. W pierwszym odcinku dzisiaj będzie o koszeniu kukurydzy. Żniwa powoli nabierają rozpędu. Pokażę Wam, jak wygląda to u mnie. Dzisiaj kolejny dzień koszenia kukurydzy. Wilgotność jest trochę wyższa, bo w okolicach 24%. Było niewiele deszczu i troszkę tą wilgotność podbiła. Wcześniej wychodziła w granicach 22%. No, trzeba będzie troszkę więcej wydać na suszenie, ale ta działka i tak nie wypada źle bez względu na dosyć przyzwoity plon. Plony są bardzo zróżnicowane. Teraz kosimy lepszą działkę, na której wydajność wynosi około 13 ton z hektara przy wilgotności 24%. Ale niestety nie ma tak wszędzie. Wcześniej kosiliśmy kukurydzę na słabych ziemiach, gdzie susza bardzo mocno się odbiła. Tam plon wychodził w granicach 5 ton, czyli bardzo słabo. Jedynym plusem było to, że wilgotność na tym polu wynosiła około 20%, miejscami nawet poniżej, ale nie ma się z czego cieszyć, jeśli plon był tak mizerny. Tutaj średnia nam troszkę podbije, ale ogólnie ze wstępnych szacunków wychodzi, że plony będą suchej już kukurydzy wynosiły około 8 ton. Liczyłem na więcej, myślałem, że 9 ton się da radę uzyskać. No ale taki sezon, nic na to nie poradzi. Pogoda tutaj jednak o wszystkim decyduje. Ściernisko, jak widać, jest bardzo mocne. Planuję tutaj wysiać około 6 ton wapna węglanowego. Być może zamienię to na wapno defekacyjne z cukrowni, wtedy bym dał 8 ton, ale no, zobaczymy jeszcze, jak będzie z dostępnością wapna na cukrowni. Na razie mam zamówione 13 samochodów. Mam nadzieję, że tego wapna mi nie braknie. Właśnie jestem na gospodarstwie u kuzyna. Jako że ja nie mam swojej suszarni, w tym sezonie będę korzystał z usługi. Jak wiadomo, ceny paliw w tym roku poszybowały mocno w górę. Na pewno suszenie będzie droższe, ale mam nadzieję, że jakoś się wypłacę i całość tej pracy po prostu mi się opłaci. Myślę, że po przechowaniu kukurydzy do zimy zarobię trochę więcej, niż gdybym sprzedawał teraz prosto z pola jako mokrą. Jest to pierwszy sezon, w którym uprawiamy kukurydzę na ziarno. Kuzyn postanowił mocno zainwestować i buduje całą bazę przyjęciową. Tutaj dodatkowo będzie prowadził usługi suszenia, będzie skupował zboża. Ja na coś takiego sobie póki co nie mogę pozwolić, dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, będę korzystał z usługi w tym sezonie, być może jeszcze w kolejnym. A że baza jest jeszcze w budowie, to suszarnia stoi obok. Trzeba wysypywać kukurydzę do żmijki na dole. Wiadomo, schodzi to wszystko dużo dłużej, niż gdyby była sypana bezpośrednio do zasobnika i stamtąd zaciągana przez podajnik kubełkowy. Ale jak na pierwszy rok, myślę, że i tak idzie to nam dosyć sprawnie. Tutaj jest zasyp do suszarni. Wiadomo, że przez to schodzi znacznie dłużej, niż gdyby to było robione koszem przyjęciowym, ale trudno, no, to jest pierwszy rok.
Jeśli interesują Cię treści rolnicze, zachęcam do obserwowania. Z pewnością zobaczysz tutaj sporo nagrań z branży. Trochę z humorem, trochę na poważnie. Także kliknij w obserwację i widzimy się później.